trzy spotkacie się. Witam serdecznie, kochani słuchacze i subskrybenci na moim kanale Na Wróżbie z Kart Cygańskich. To jest grupa pierwsza dzisiaj. Karty cygańskie lub muszelka biała i karty z kart Lenormanda. To jest grupa druga i muszelka taka brązowa. Wybierzcie sobie grupę lub po prostu obejrzyjcie cały filmik, dwie grupy, jeśli nie możecie się zdecydować. Ja zapraszam Was oczywiście do komentowania po tym filmiku, czy grupa rezonowała z Wami, to, którą wybraliście. I oczywiście dawajcie łapki w górę, lajki, subskrybujcie mój kanał. Potrzebuję nowych, ciągle nowych subskrybentów do rozwoju kanału. Także subskrybujcie również Wy. Za darmową subskrypcję dostaniecie ciągłe powiadomienia o nowych moich filmikach z wróżbami dla Was. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez napisanie do mnie e-maila. Ja oczywiście Wam odpiszę, kiedy mam wolne terminy, jakie są warunki takich wróżb osobistych, które są oczywiście już te dokładniejsze. Zapraszam serdecznie. I zapraszamy. Zapraszam teraz na wróżbę, czyli grupa pierwsza, karty cygańskie dzisiaj. Czy się spotkacie? Myślcie o osobie ukochanej i zobaczymy, czy ta osoba chce spotkania z Wami. Czy się spotkacie? Tak, ta osoba ma nadzieję na to, że się spotkacie, chce się spotkać, jest smutna, mamy kartę wdowy, jest teraz smutna, że coś między Wami się nie ułożyło tak, jak chcieliście, że nie widzi w Ciebie, że nie spotkaliście się, że jest jakaś, nie wiem, jakiś brak, deficyt komunikacji, spotkań. Jest tutaj nadzieja, czyli ta osoba jest pełna nadziei na to, że się jeszcze zobaczycie, spotkacie. I tutaj ta osoba jakby była chora, bo mamy kartę choroby, tak? Czyli może ta osoba leży jakaś, nie wiem, być może rzeczywiście jest chora, albo jest po prostu emocjonalnie, psychicznie, mentalnie chora w takim metaforycznym tego słowa znaczeniu, czyli potrzebuje przemyśleć sobie sprawy, jest w smutku, w jakimś, nie wiem, problemie, dylemacie, w jakimś, w jakiej, może depresja, może jakieś negatywne myślenie, blokady, lęki. W każdym razie stan chorobowy jakiś taki, czyli niedobrze idzie w tej chwili tej osobie, tak? Niedobrze jest u tej osoby, ale jest ta osoba pełna nadziei, że się wszystko wyklaruje, że będzie ta osoba szczęśliwa, czyli ma ta osoba nadzieję na szczęście, na to, że przyjdzie jeszcze obfitość, szczęście dla Was, dla Waszych spotkań. Czyli tak, ta osoba chce się spotkać i jest smutna wręcz lub nawet chora, jakiś stan właśnie ma tej taki nieciekawy, ponieważ jest jakaś u Was, nie wiem, blokada, przerwa, jakieś milczenie, coś się nie układa i właśnie to pokazują te karty smutku, ale jest tutaj pełna nadziei, że jeszcze się spotkacie. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam oczywiście grupę drugą od razu. Grupa druga to karty Lenormanda i muszelka brązowa. Czy się spotkacie? Czy się spotkacie?
No tutaj jest w przełożeniu kosa, czyli wszelkie jakieś spotkania, tutaj zaproszenie na spotkanie, bukiet kwiatów, dobry rozwój, bociany, miłość, tak? To wszystko jest tutaj jednak skoszone, czyli przerwane. Jest jakaś wielka blokada. Jakieś przerwanie w ogóle waszej komunikacji, jakieś przerwanie waszych spotkań tutaj, tak? Nie wiem, czy się pokłóciliście, czy ktoś odszedł, czy było szybkie, raptowne zerwanie kontaktu, rozmów poprzez jakąś sprzeczkę, kłótnię, czy rozstanie właśnie, ponieważ jest tutaj chęć spotkania. Bukiet kwiatów mówi o zaproszeniu, o wiadomościach, o komunikacji, szczególnie bociany, które przynoszą pozytywny rozwój spraw, tak? Ale jest miłość, czyli serce. Mamy miłość, ale to wszystko, co było jakby w planach tutaj, tak? I spotkania, i randki, i komunikacja, i miłość, i dobry rozwój jest w tej chwili zablokowane, i przerwane, i urwane, czy zakończone tą właśnie kosą. Czyli tak jakby na razie nie było tutaj spotkania. Spotkanie jest zablokowane z różnych przyczyn, oczywiście, w zależności. Co się u Was wszystkich wydarzyło, tak, u każdego z osobna coś innego, ale niestety jest tu jakiś problem, który zablokował Wasze spotkanie. Także tutaj raczej odpowiedź: nie, nie widzę tego spotkania. Dziękuję serdecznie. Komentujcie, czy grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami i do usłyszenia już wkrótce.